Dzisiejszy odcinek sponsorowany jest przez samego Diabła, dlatego takie, a nie inne dane. Możecie sieć sobie zrobić pauzę na przeczytanie treści, chyba że byłyście na kursie szybkiego czytania, wtedy może nie. A może tak. Nie wiem, nie byłem na takim kursie. Jeśli w danych pojawia się sprawność, dobrze zastanowić się od czego ta sprawność zależy. Czyli zapisać wzór na sprawność. No i sprawność zdefiniujemy pod kątem tego, co silnik ma robić. A on ma zamieniać moc elektryczną na moc mechaniczną, jeśli tak można powiedzieć. Albo energetycznie energię elektryczną na energię kinetyczną. To chyba wygodniej będzie operować na mocy. Czyli tu będzie ta moc wynikająca z tego, że, że on jedzie, no bo ta siła ciągu no, wykonuje pracę nie? z jakąś mocą. A tu będzie moc z gniazdka, elektryczna, to znaczy nie z gniazdka, tylko z trakcji. To co teraz zapiszę wzór na moc elektryczną. U razy i pasuje. U jest dane i szukane. Będzie fajnie. I teraz moc, z jaką pracuje ta siła. Muszę powiązać moc z siłą i z szybkością. Tego wzoru nie ma w tablicach, ale to, to nie szkodzi, bo tak jakby jest. Moc to szybkość wykonywania pracy. A praca to siła razy wektor przemieszczenia. Delta r przez t to jest v. I voilà! powiązałem moc z siłą i szybkością. No to teraz zbierając do kupy to wszystko razem. Eta to FV nad Ui. W takim razie i to FV podzielone przez U eta. No i jeśli miałbym wynik podać w amperach z dokładnością do trzech cyfr znaczących, to byłoby 90,1A. A skoro o tramwaju mowa, to przypomniało mi się taki, taki kawał. Jestem profesor, i wykład jakiś, i student się pyta, czy może zdać pytanie, które może ewentualnie jest głupie. A pan profesor mówi, że nie ma głupich pytań, są tylko głupie odpowiedzi. To student się pyta. Panie profesorze, czy jak wziąłbym taki długi metalowy pręt, Stanął w rozkroku na szynach tramwajowych i tym prętem dotknął trakcji. To czy pojadę do przodu jak tramwaj? Aha, jeszcze jest podpunkt B. Ło jezu, zapomniałbym. Przy okazji, skoro tu jesteś, to wiedz, że coś się dzieje. Skoro tu jesteś, to są duże szanse na to, że jesteś ofiarą polskiego systemu edukacji. No, a skoro tak. To możesz chcieć do mnie na kurs. Miejsc mało, patroni mają pierwszeństwo, ale jakieś tam szanse na złapanie się zawsze są. Szczegóły na stronze, która się właśnie skroluje. Link do której jest w opisie filmu. Koniec autoreklamy. Wracamy do zadania. To jest prawda, co tam jest napisane. Siła ciągu jest z dawnych czasów. Kiedyś pojazdy były ciągnięte przez konie, woły, niewolników, kobiety. Różnie to bywało. Naturalnie siła, dzięki której tramwaj może jechać, to siła tarcia statycznego. W cywilizowanych krajach tarcie statyczne nazywane jest tarciem spoczynkowym, ale to już temat na osobny film.